Państwo. Piątek, piąteczek. Piątunio, jak to mawiają. No. Ci, dla których piątek jest ważny. Ale niech Was pozory nie zwiodą. Nie będzie dzisiaj spokojnie. Mamy miły wstęp, bardzo spokojny do tego dnia. Władek, właśnie zauważyłam, ma keczup na buzi, ale dobra, już chyba się żaden mops im nie zainteresuje. Idziemy na spacer. No. Bardziej wiosenny niż zimowy, chyba wygląda na to. Nie wieje, ciepło jest. Więc chyba sobie wrócimy na plażę. Ja tu nawet jestem bez czapki. Ja też. Wrócimy sobie na plażę, bo wczoraj, jak mówiłam, ale nie było nic widać. Bardzo dobrze się tą plażą szło, zgodzisz się, nie? No. Więc pójdziemy sobie jodować się na plaży. Mama! Tak? Co tam? Pani do nas powiedziała. Co powiedziała pani do was? Pani uciekli gołębie. Bo je wystraszyłyście. Tak. No i dobra, kończę ten wywód bez sensu, bo nic mądrego nie mam do powiedzenia. Idziemy się przejść. Ta pani była bardzo miła. Tak, a wracając do wieczoru, to wybieramy się do Piotrowskich, mówiłam o tym wczoraj. No i taki to plan na dziś. O. To jest bardzo rzadki widok, dlatego go uwieczniam. No. O, już. Może jesteście? I odpadnie, uschnie i odpadnie. Oni zauważyli, że idą. Za ręce i się nie tłuką. Bo masz brudne trochę. Przetrzep rączki, o siebie. Gleba o, była. Nic się nie stało, Władek, nie? Jesteś parny. A może tędy pójdziemy, czy nie? A nie chciałaś iść przez mączek? A, no dobra. Znaczy chciałam, ale nie muszę. Znajdzie Wojtka. Ja! Powoli, Władek, powoli! No można rozpędu nabrać na tej górce. Nie chcę mi się kończyć spacery. Pustki na Monciaku tak w ogóle. Dzisiaj mamy, który to stycznia? Lutego. Mhm. 4 lutego 2022. O, tu jest Wojtuś, wielki jest jak Wojtuś. Tak. Machamy sobie. Dobra. Kolejny raz, tak. Macie tylko 48 takich zdjęć z tego roku. O, super. I serduszka. Bardzo ładnie. Ekstra. Bomba. Chodźmy dalej. Jakby się ktoś przypierniczał, to nie jesteśmy razem. Nie wiem, czy to było słychać. Paweł powiedział, jakby się ktoś przypierniczał, to nie jesteśmy razem. Wiecie, co chcemy zrobić? A właściwie Matylda. Tylko wysoko trzeba. Nie musisz tak podchodzić do nich. Odsuń się. Do góry. Musisz podrzucić do góry i złapać. O to chodziło. Jeszcze ją wyszkolimy. Daj, ja ci wytrę. Matyla, ty gapo. To się podrzuca i się łapie. Dobra, chowamy do kieszeni. Rekwizyt. Już, idziemy. Władek, parkujesz? Dobra, chodźcie. Zażyczyli sobie takie zdjęcie. Idziemy. Ej, nie musisz podnosić patyków wszystkich możliwych, które masz na drodze. Odłóż, proszę. Dobrze, dobrze, Klara, dobrze. Dobrze. I teraz trzeba wyjść. No co to było? Halo? Halo, halo. Dużo ludzi, zobaczcie. Ale w sumie nie ma się co dziwić, nie ma wiatru w ogóle, jest bardzo fajnie, ciepło nawet dosyć. Trzeba wyjść później tą samą drogą. Tak przyjemnie się tu spaceruje, zresztą widzicie, piach jest ubity. Można nawet z wózkiem w sumie na upartego dzisiaj po tym chodzić. Dobrze, że mnie wózki już nie dotyczą. Wszyscy chodzą o
własnych nogach. I bardzo dobrze. No, to znowu idzie. Popatrz, to jest kamyk? To wiesz co, to nawet nie jest kamyk, tylko to jest, zobacz, jakieś naczynie. To jest się chyba tam kąpie. No, morsy. Założę. No widzę, że jest. Bawcie się. A my się napijemy kawki. W centrali rybnej. Taki bar rybny. Przy dawnej Zatoce Sztuki. Zresztą chyba to się nadal tak nazywa. No i fajny plac zabaw. Często zresztą tu wracamy chyba. Tak mi się wydaje, że dosyć często. Właśnie tak, żeby sobie posiedzieć przy kawce, kiedy dzieciaki się bawią. No to dobra, kończę. Okej, dobrze. A ja piję kawkę. Zresztą dobrą kawkę. A dziewczyny się tu gdzieś bawią. Jedna przed drugą chyba jest. Jesteś tam, Klara? Siedzi tam na dole? Jest, jest. Yeah. Łańcuchami się wspina. Dogonimy i... Dogonimy zaraz. Czekamy jeszcze na tatę i dziewczynę. Coś tam piszą sobie na piasku chyba, wiesz? Dobra, nie bój się, nic ci nie zrobię. Nie zrobi ci! Chodźcie. Idziemy pod molo. Zaraz tata do nas dołączy z Matyldą. No to nie ma tutaj chodzić. No tu idziemy. Dobrze. No wszędzie jest woda. Piracka? No w sumie. Chodźcie. No to proszę, idź. Trzeba na głowę uważać niestety. Popatrzcie się tutaj dom na mnie. Władek, na mnie popatrz. Ale tu na mnie trzeba się patrzeć. Super, dziękuję. Dzieciaki! Matylda koniecznie chce mieć mokre stopy. Brawo, brawo. Idziemy dalej? Chodźcie. Złapałam. Będę za 2 godziny. Dobra. Witamy się z wami ponownie. Zdążyliśmy po spacerze wrócić do domu, żeby się coś szybko spakować Grety i jedziemy właśnie do Piotrowskich. Słaba trochę godzina na takie przejażdżki, bo są godziny szczytu już w zasadzie. Ale jeszcze musimy zahaczyć w jakiś sklep, także no myślę, że w ciągu godziny, mam nadzieję, tam dotrzemy. Że to jest całkowicie przeciwległy koniec Trójmiasta, także zajdzie nam chwila. No ale lecik zrobiliśmy małą przerwę. Zatrzymaliśmy się
Przy lotnisku w Gdańsku, czyli w Rębiechowie. Znaczy, to nie jest w sumie Rębiechowo, to chyba gdzie jesteśmy teraz. A może i to też jest Rębiechowo, nie wiem. W każdym razie lotnisko znajduje się w Rębiechowo. Ale nie wiem, czy Rębiechowo to nie jest... Lotnisko w Katowicach mieści się w Częstochowie. Od tamtej strony, a od tej strony to może się jakoś inaczej nazywa. Nie wiem, nie pamiętam tego. Znaczy, ja tego chyba nawet nigdy nie wiem, nie wiedziałam. W każdym razie... idziemy sobie tutaj na ten tarasik. Może akurat się uda, żeby coś startowało, lądowało. Już nie wygląda na to na razie. No i tak, o. Jest jeszcze w sumie dobra pora, bo jest jasno, nie? Mhm. Ale tu jest zawsze wszystko widać. Niby widać, ale teraz pod jest jasno, widać pewnie lepiej. Stanowisko obserwacyjne. Bysewo, o proszę bardzo. Jest wszystko, jest Ewo. Ewo. Albo Owo. Mama! Tak jak tak. Rękowe są ice wszędzie. Paweł wypatrzył w internetach, że dopiero za 20 minut coś tutaj ma wylądować. Towarzystwo, żeby się chyba nie zanudzić i nie zamarznąć, to uskutecznia jakieś aktywności fizyczne. Ale coś czuję, że zaraz pójdę do auta. No. No to widzimy start Ryanaira. Znaczy jeszcze nie start, no ale wyruszył wreszcie. Też wyrzucić? Dobra. I co? Zobaczcie, dobre? Jakieś samoloty? Tak, czekaliśmy tak. Chyba pół godziny. Bracie Figofagot nie spotka żadnego blisko polowca. No nie. Tam raczej będą... No nie, w ogóle. Soczek robicie? Tak. No i dobra. Nie znoszę łyżek. No dobra. Ej, Paweł, z całą żoną. Nasz człowiek. Czekaj.